Samsung Galaxy A52s podbił moje rankingi opłacalności, zatem naturalne pytanie. Czy z Galaxy A53 będzie równie dobrze? Obudowa zgodnie z obecnymi trendami została nieco przeprojektowana. Przeprojektowana, ale dalej pozostawiona w tym samym stylu, z moim zdaniem najsmaczniejszym wydaniem wyspy na aparaty, jaki można znaleźć obecnie w smartfonach. Wyłania się delikatnie z korpusu, nie rzuca się w oczy i do tego niewiele wystaje poza obudowę, a telefon nie kołysze się odłożony na płaską powierzchnię. Tył został spłaszczony i zrównany z ramką, ta z kolei jest bardziej kanciasta, ale ma zaokrąglenia z brzegu, żeby telefon lepiej leżał w dłoni i jest to moim zdaniem fajny kompromis między wygodą i nową stylistyką. Ta część telefonu jest plastikowa, tak samo jak cały tył, z tą różnicą, że ramka jest wykończona na połysk i na niej trochę brud i smugi się zbierają. Matowy tył jest przyjemny, sztywny i zdaje się wytrzymać wiele, choć przypominam, że to dalej tworzywo sztuczne. O baterii opowiem nieco później, ale powiem tyle, że pomimo zwiększenia pojemności nie wzrosła waga tego modelu względem A52s, co należy pochwalić. Pochwała również za utrzymanie standardu wodoodporności zgodnej z certyfikatem IP67. Możecie więc zanurzyć to urządzenie do głębokości 1 metra przez 30 minut. Bardzo to szanuję w tym przedziale cenowym, bo wiele flagowców za 5000 dalej nie potrafi zagwarantować oficjalnej wodoodporności. Do tego w tym modelu mamy kilka wariantów kolorystycznych, co dodatkowo wpływa na plus dla A53. Wykonanie i design dla mnie jak najbardziej na tak, tym bardziej, że ramki okalające ekran nie rażą w oczy jak na średniaka. Do rekordów daleko, ale symetria jest zachowana, a to moim zdaniem ważne. Na froncie po staremu jest Super AMOLED zapożyczony z modelu A52s i A52 5G. Zatem ma on przekątną 6,5 cala i jest odświeżony w 120 Hz, ale bez trybu adaptacyjnego. Z tego względu sztywno trzymane są poziomy 120 Hz bądź 60, w zależności czy dana część interfejsu obsługuje wyższy standard. Na przykład Google Maps działają w 60 Hz, ale sporo gier sztywno potrafi trzymać 120 Hz, jeżeli nie są jakieś one wielce wymagające dla procesora. Co ciekawe, Samsung oficjalnie nie mówi, że jest wsparcie dla HDR-u, ale telefon informuje, że potrafi to oferować, także taki smaczek szczególnie dla fanów seriali. Oczywiście Full HD w platformach streamingowych ten telefon obsłuży. Jak z kolorami ten wyświetlacz stoi. Jest bardzo dobrze, są żywe i przyjemne dla oka. Jasność maksymalna bez zarzutu. Na dworze bez problemu ten smartfon pracuje. Dodam jeszcze, bo to jest bardzo ważna informacja, ekran chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 5. Pod ekranem Samsung umieścił skaner odcisków palców. Niestety po staremu jest to optyczny skaner, a nie ultradźwiękowy sensor, który jest oczywiście znacznie szybszy i precyzyjniejszy. W A53 trzeba palec dłużej przytrzymać w miejscu skanera i nie zawsze zareaguje on za pierwszym razem. Można się przyzwyczaić do tej charakterystyki, ale konkurencja po prostu robi to lepiej, choć trzeba pamiętać, że w znacznej większości smartfonów w tej cenie stosowane jest tańsze rozwiązanie ze skanerem na prawej krawędzi ramki. Rozpoznawanie twarzy jest wolne, często nie działa, albo trzeba czekać 5 sekund bądź też więcej, więc raczej w tej technologii nie upatrywałbym na waszym miejscu towarzysza. Mam trochę problem z nowym procesorem w tym modelu. Samsung zastąpił Snapdragona 778G swoim autorskim Exynosem 1280, który owszem jest wykonany w nowszej technologii, ale w testach wydajności zostaje za poprzednikiem, który w teście AnTuTu potrafił zakręcić się w okolicy 500 tysięcy punktów. Natomiast Exynos 1280 uzyskuje wynik około 380 tysięcy punktów. Pod kątem ciepła jest spoko, choć przy grach trochę obudowa robi się cieplejsza, ale takie PUBG na przykład nie zawsze działało super płynnie. W Polsce dostajemy wersję 6 GB RAM-u i 128 GB przestrzeni na pliki. Trzeba w tym miejscu zadać sobie pytanie, jak wygląda kwestia systemu. Na starcie dostajemy Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.1. To co wyróżnia Samsunga to fakt, że gwarantuje aż 4 duże aktualizacje systemu, czyli nawet do Androida 16 oraz 5-letnie wsparcie aktualizacjami zabezpieczeń. W świecie Androida to deklaracja topowa, bo inni producenci swoich flagowców tak długo nie wspierają, a przypominam, że nie mówimy tutaj o flagowcu, a o średniaku.
Aktualizacje w przypadku Samsunga są potrzebne, bo i tym razem od początku smartfon wymaga pewnych poprawek. Przede wszystkim koniecznie trzeba poprawić stabilność aparatu, bo przycina się, spowalnia i jego obsługa jest po prostu problematyczna, a błędy kamery się pojawiają. Sam interfejs też demonem prędkości nie jest i zazwyczaj to było w przypadku serii A poprawiane w jednej z kolejnych małych aktualizacji. To również jest tutaj potrzebne, a na razie, żeby zachować sensowną pracę urządzenia, raz dziennie go restartowałem, żeby w pełni wyczyścić mu pamięć RAM. Co pomagało, ale oczywiście nie w 100%. Samsung, świadomy swoich problemów z optymalizacją nakładki, zmienił opcję ograniczenia animacji na całkowite ich usunięcie z interfejsu i taka funkcja jest w nakładce bez konieczności grzebania w opcjach programisty. Z rzeczy czysto użytkowych jest pełnoprawny ekran Always On, można bawić się kolorami interfejsu, łącząc je automatycznie z tapetą. Możecie również wywołać inne aplikacje w małych pływających oknach, czy połączyć telefon ze swoim komputerem opartym na Windowsie. Ta zmiana zapewne Was nie cieszy. W poprzedniku był jack 3,5 m, tutaj go niestety nie ma. Dodać muszę, że zwykły analogowy adapter nie będzie działać z tym modelem, dlatego najbezpieczniej jest kupić oryginalną przejściówkę Samsunga, której w zestawie nie otrzymacie. Tak samo jak ładowarki. Na słuchawkach jest spora różnica z wyłączonym i włączonym Dolby Atmos. W końcu Samsung zadbał o przyjemną przestrzenność, scena jest szeroka i dookólność dźwięku fajnie pobrzmiewa w uszach. Utrzymano w dalszym ciągu głośniki stereo, które śmiało mogę powiedzieć, że grają znacznie lepiej niż poprzednio. Są głośne, czystsze dźwiękowo na maksymalnej głośności, ale basów specjalnie mimo wszystko nie oczekujcie. Zmiany w komunikacji też tutaj występują względem poprzednika, czyli Galaxy A52s, a mianowicie nie mamy Wi-Fi 6, a więc mamy trochę gorsze możliwości przepustowe, jak i również będzie trochę gorsza komunikacja w obrębie jednej sieci Wi-Fi z innymi urządzeniami, jak na przykład w Smart Home. W to miejsce dostaliśmy Bluetooth 5.1, czyli znacznie precyzyjniejszą komunikację, chociażby z tagami doczepianymi do różnych przedmiotów, które mają ułatwiać nam ich znalezienie. Ot taka ciekawostka. Poza tym jest dobra praca GPS-u, również kierunkowo, jest NFC, Wi-Fi Calling, które działa w Play, sprawdzałem, jest też poprawna jakość rozmów, no i oczywiście 5G. Bateria w tym modelu urosła o 500 mAh i obecnie wynosi 5000. Otrzymywałem wyniki od 4 do 5, 5,5 godziny pracy na ekranie. Spokojnie po tym modelu można oczekiwać, że od rana do wieczora w większości przypadków nie będzie problemu dociągnąć, a jeżeli mniej korzystacie z telefonu, to i więcej z niego wydusicie. Ładowanie to temat niekoniecznie przyjazny Samsungowi. 25 W po staremu, a więc zaczyna trącać trochę myszką i to coraz poważniej. W 30 minut od zera doczołgamy się do około 43% naładowania, a cały proces zajmie spokojnie 1,5 godziny. Samsung przełożył aparaty z poprzednika, więc one są tutaj identyczne, a więc główna matryca ma 64 megapiksele i co bardzo ważne, jest optycznie stabilizowana. Podkreślam to, bo dalej nie jest to nic oczywistego w tym segmencie cenowym. Do tego jest szeroki kąt 12-megapikselowy oraz dwa obiektywy 5-megapikselowe do makro oraz do pomiaru głębi. Za dnia jest tak, jak się spodziewałem, czyli podobnie do Galaxy A52. Moje zeszłoroczne porównanie pokazało, że A52 bez większego problemu pokonała alternatywne Xiaomi i Realme. Dynamika i szczegółowość dalej jest klasowa i jest to poziom na ten moment bardzo trudny do przebicia w tym segmencie cenowym. Kolorki lubią być trochę cukierkowe, ale za to zdjęcia są żywe. Nie mamy tutaj teleobiektywu, ale Samsung nie zaniedbał dwukrotnego zoomu. Jest on praktycznie bezstratny, równy kolorystycznie, aczkolwiek czasami jeszcze trochę kontrastu bym dodał zdjęciom. Niemniej brak optycznego przybliżenia nie jest tutaj mocno odczuwalny. W nocy ten telefon potrafi wyciągnąć cokolwiek z totalnej ciemności, ale bardziej przydatne są zwykłe nocne warunki, w których A53 poprawia ostrość i ilość światła w kadrze, poprawia również źródła światła, choć mogłaby robić to nieco lepiej, i odszumia fotografię, ale w automacie tego szumu i tak nie ma zbyt wiele. Ogólnie to są bardzo udane zdjęcia nocne. Szeroki kąt mydełkiem absolutnie nie jest. Jest ostro, a nawet można zobaczyć przeostrzenia, choć wyskakuje to dopiero po większym przybliżeniu. Spójność kolorystyczna i dynamiczna z głównym aparatem na duży plus. Jasne zdjęcia z szerokiego kąta, nawet szary dzień, to super sprawa. Szczegółowość na całym kadrze jest bardzo dobra i to jeden z najlepszych szerokich kątów w tej cenie. Natomiast w nocy już trochę spuszcza z formy, nawet w trybie nocnym.
A53 nagrywa w 4K i do niedawna w smartfonach za te pieniądze to nie byłoby nic dziwnego, ale ostatnie premiery pokazały, że i za 1500 czy nawet 1800 zł można dostać obecnie telefon jedynie z nagrywaniem Full HD. Tutaj A53 oferuje bardzo dobre 4K, ostre z podobną dynamiką co zdjęcia, a do tego na 4K można w trakcie nagrywania przełączać się między obiektywami. Stabilizacja w 4K opiera się tylko na tej fizycznej i nie jest jakaś porażająca, ale nie wygląda to źle w dynamicznym ruchu. Jeżeli potrzebujecie więcej stabilizacji, możecie włączyć tę dodatkową elektroniczną, ale wtedy rozdzielczość spada do Full HD, a telefon korzysta z gorszego szerokokątnego obiektywu. Aparat do selfie to 32-megapikselowa jednostka, również ta sama co w A52S. Trochę na zdjęciach jest zbyt jasno, jakby nad ekspozycją telefon nie do końca panował, ale to takie moje jedyne zastrzeżenie. Dużo jest detali na tych zdjęciach, wycinanie tła jest na ogół trafne z małymi okazjonalnymi błędami. Rozprawka na temat Galaxy A53 dobiega do końca i jest to dobry moment, żeby powiedzieć o czymś bardzo ważnym, a mianowicie kupując właśnie to urządzenie do 29 maja, na przykład w Play, otrzymacie do niego słuchawki Galaxy Buds 2. W takich warunkach cena tego urządzenia wygląda zupełnie inaczej, natomiast trzeba być świadomym, że ona urosła względem poprzednika, ale czy zmiany i poprawki oraz osłabienia względem poprzednika są wystarczające, aby można go było nazwać lepszym od swojego starszego brata? Na to pytanie musicie sobie już sami odpowiedzieć. To wszystko z mojej strony, dziękuję Wam za uwagę, cześć i do zobaczenia.